wielka inicjatywa, dużo radości, full zabaw. Jak widać po minach, dzieci są zadowolone i rodzice też. Bardzo mi się podoba. Fajnie, że pogoda dopisała i frekwencja jest też odpowiednia. Myślę, że ludzie się tutaj świetnie bawią. Rodzice, dzieci. Myślę, że warto było przyjść. Przecudna msza święta, bardzo piękna uroczystość, bardzo dobre ciasteczka, miałem okazję skosztować, więc ogólnie świetnie. Była kawa, była kiełbaska, była zabawa dla dzieci, wspaniała, piękne zespoły, które świetnie śpiewały. Rewelacja. Dzisiejszy festyn jest naprawdę atrakcyjny, bardzo tutaj jest dużo dzieci i widać, że te dzieci się nie nudzą, bo idą z konkurencji na konkurencję takie zabawy i naprawdę jest fajnie. Z propozycji sportowych najbardziej mi się spodobała koszykówka, ponieważ no, lubię ją, najwięcej w nią gram. Wiele radości, było tak wielu wspaniałych, naprawdę niesamowitych partnerów. Bardzo dziękuję tym, którzy włączyli się i stworzyli to święto radości. Dziękuję różnym firmom, dziękuję Radzie Rodzicom, dziękuję młodzieży z Oratorium Kamień i dziękuję też dzieciom, młodzieży z naszych szkół salezjańskich. To wspaniała impreza, myślę, że warta kontynuacji za rok. To, co ważne, to także chcieliśmy pokazać naszą nową edukację, Technikum Salezjańskie i Szkołę Branżową, stąd dwie firmy, nasi partnerzy, które dotarły i między innymi UTC Aerospace System, ale także i Radiotechnika Marketing i studenci z Politechniki z Bolidem. To taki akcent technicznej strony Zespołu Szkół Salezjańskich we Wrocławiu. Zapraszamy oczywiście do naszego zespołu szkół, do technikum, jak i do szkoły branżowej.